Uważam, że kluczem do takiej dobrej nauki jest uczenie się tego, co jest naszą pasją. Jeżeli uczymy się czegoś, czego nie chcemy, no to oczywiście nie zmusimy się do tego. Natomiast jeżeli ktoś, powiedzmy, chciał się uczyć przez długi czas muzyki i po wielu latach zrealizował to marzenie, to jego nauka nabiera zupełnie inny wymiar. Jeżeli już znajdziemy jakąś pasję, to starajmy się tego doświadczyć i starajmy się robić to, czego się uczymy, bo nauka wtedy nie będzie nauką taką martwą, tylko zacznie być żywa. Na przykład, jeżeli ktoś jest miłośnikiem chemii, no to niech zacznie robić te doświadczenia, które ma opisane w podręczniku, bo wtedy będzie można zobaczyć, że to cały czas żyje i pracuje, a nie jest tylko napisane w podręczniku. Myślę, że kluczem do tego jest znalezienie czegoś, co nas interesuje, szukanie takich nawet najmniejszych kawałków w danej dziedzinie, czegoś, co będzie po prostu odkrywaniem naszych prawdziwych zainteresowań. W każdej dziedzinie w zasadzie możemy znaleźć taki element, o którym możemy jakoś więcej poczytać i odkryć coś, co nie będzie już tylko nauką dla wszystkich, ale czymś naszym własnym. Jak to się stało, że nauka stała się moją pasją? Najpierw musiałam zrozumieć to, że nauka to nie tylko przyjemności, że jest to mozolna praca, ale tak naprawdę to dopiero po tej nauce są efekty i jest przyjemność. A po drugie to, żeby się uczyć, to trzeba widzieć tego sens. Ja właśnie ten sens odkryłam, bo w przyszłości chcę być lekarzem, teraz na drugim roku medycyny. Jeśli chcę być przydatna, chcę umieć pomóc pacjentowi, to muszę mieć wiedzę. Dla mnie taką pasją prawdziwą jest teatr. Odkrywam go we wszystkim. Teatr w historii, jak kształtował różne kultury, teatr w literaturze, odkrywanie słowa, to jest zdecydowanie coś mojego. Wydaje mi się, że najważniejsze w takim przejściu z poziomu nauki do poziomu pasji jest pogłębianie tej wiedzy, którą dostajemy w szkole, bo ta wiedza taka książkowa jest nastawiona bardziej na rozwój naszego umysłu niż na jakąś tam przyjemność, a jeżeli w domu, gdzieś w swoim pokoju będziemy szukać takich interesujących nas wiadomości, to na pewno będzie to przyjemniejsze. Co więcej, wydaje mi się, że znalezienie jakiejś grupy znajomych, która też jest zakręcona na jakimś punkcie, to też jest bardzo dobry sposób, bo sami wzajemnie będziemy się motywować do pracy i do poznawania świata. Jeśli odkryje się swoje powołanie, to zupełnie inaczej się do tego podchodzi. I tego Wam życzę, żebyście mieli odwagę pójść za swoimi marzeniami i być wytrwałym.